Cześć, czołem moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. Miałem już dzisiaj nie nagrywać, ale tak się zdołowałem o tym, o moją kwotą budżetu, jaką mam, czyli minus 11 tysięcy, że wiem, że jakbym czegoś z tym nie zrobił, to po prostu będę płakał cały dzień, noc, nie zasnę, będę zdołowany. Słuchajcie, ja muszę spróbować się, może nie wyrównać, bo tego się raczej nie uda zrobić. Nie uda mi się wyjść na plus, bo zejdzie mi rata kredytu. Ale czuję, że muszę zarabiać. Czuję, że muszę grać. Bo się czuję z tym źle. Znaczy, naprawa tego pojazdu za kilkanaście tysięcy, euro przez moje nubostwo to po prostu była tragedia. I po prostu czuję się zdegustowany, czuję się zniszczony psychicznie i fizycznie. I muszę postarać się jakoś. Skręć w prawo. Te swoje błędy, chociaż w małej części, chociaż troszkę odkupić. Więc po prostu no, nie ma innego wyjścia, tylko jeździć. Nie wiem, będę starał się jeździć trochę wolniej. Będę starał się zwrócić uwagę na policję, żeby tych mandatów przeklętych tak nie dostawać. Ale wiem, że muszę jechać, bo muszę odbić się od tego dna. Mam minus 11 tysięcy, no dojadę tą trasę, to może będzie tak z minus 9. Przygotuj się do skrętu. Chcę się jakoś postarać, chcę wyciągnąć tą grę, bo zrobiła się po prostu, mówiąc kolokwialnie, kupa. Ja mam duży problem teraz, bo mam kilkanaście tysięcy kredytu. Skręć w prawo. Zaczyna się. Mam kilkanaście tysięcy kredytu i jestem generalnie w pupce, tak? I to dłużej. Najgorzej, że nie wiem, nie jestem pewien, czy mi ta rata już zeszła, czy dopiero mi ta rata zejdzie, bo tego, z tego co wiem, nie mam pokazanego w banku. Bank mi nie pokazuje, kiedy, o której godzinie mi zejdzie kredyt. Więc tak naprawdę tego nie wiem. No ale moja sytuacja finansowa, no nie oszukujmy się, jest tragiczna. I wiem, że jakbym czegoś z tym teraz przynajmniej nie starał się zrobić, to bym się źle czuł po prostu. Tak po ludzku bym się z tym źle czuł. Więc słuchajcie, jedziemy. Więc gramy, chociaż raz, żeby postarać się zrobić tak, żeby ten mój minus był następnego dnia mniejszy. Ja na pewno nie dojadę teraz, bo za 5 godzin mam odpoczynek, a trasa jest za 7 godzin, więc ja podejrzewam, że i tak skręć w lewo. Mi to się zmieni na niekorzyść w ciągu jazdy. Po prostu pójdę spać i najprawdopodobniej, aczkolwiek nie jest to pewne, będę musiał dokładać jeszcze bardziej do interesu. No ale zaczynamy ten odcinek z bilansem minus 11 tysięcy i liczę na to bardzo, że jak dojadę, kiedy dojadę, przeliczam trasę, to ten minus będzie mniejszy. Po prostu czuję się z tym bardzo, ale to bardzo źle. Jako gracz, jako użytkownik komputera, jako tirowiec wirtualny, mam po prostu kaca moralnego. Okej, ruszajmy. Yeah.
5, bezpiecznie. Plus jest taki, że dam radę na pewno się przespać, bo mam 19 godzin do dojechania, więc jest czas, więc będę starał się jechać. Skręć w prawo. I gdzieś po drodze na jakimś parkingu przystanę. Więc muszę się tego trzymać, muszę się tego pilnować. Ale mam też świadomość, że muszę po prostu jechać i muszę starać się nie uszkodzić, muszę starać się nie zbierać mandatów, bo naprawdę robi się niebezpiecznie, jeżeli chodzi o moją sytuację finansową. Nie wiem, czy tutaj będę miał jakąś autostradę, ale byłoby miło. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Jechać jakąś szerszą drogą. Skręć w prawo. Jednak potrzebuję tego lusterka, wiecie? Przynajmniej na razie nie mam takiej wprawy jak kiedyś. I dosyć często zawadzam tą naczepą. A nie oszukujmy się, mój stan finansów jest jaki jest. Jedź prosto. Także wybaczcie, że może będę troszkę mniej gadał w tym odcinku. Ale może też pozytyw, a nie negatyw. No co ty robisz, pan? Ale no chcę się skupić i dojechać bez wielkich problemów finansowych, bez dużej ilości mandatów i przede wszystkim bez wypadku. Przecież mam jeszcze procent uszkodzenia, ale procent to jest pikuś, nie? Do 15 można jeździć spokojnie. Nie ma nigdzie fotoradaru, więc korzystajmy, jedźmy. Postaram się go spędzić, żeby to jednak trwało niezbyt długo, ale muszę być skupiony. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Najgorzej, że chyba już się skończyły te dobre drogi. Był taki mały kawałek. To jest spanko. Ile potrzebuje godzin do spania? 4, jeszcze możemy jechać. Będziemy wolę jechać jak jest jaśniej. Przygotuj się do skrętu w lewo. Jak się zrobi ciemno, to będę kombinował. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo.
Tu jest to spanie. Fajnie, fajnie, fajnie jest to w tej Bułgarii porobione, te wszystkie takie właśnie miejsca dla kierowców tirów. Nie są to takie zwykłe, wiecie, jak były stacje benzynowe z kawałkiem asfaltu, tylko takie budki, jakiś strażnik, jakiś domek, budka z hot dogami. Fajny klimat, naprawdę. W tym nowym dodatku jest, podoba mi się. Tak samo tutaj, ta popękana droga, to też ma swój urok. Jednak zobaczcie, jaka ta ciężarówka super, bo ciasna i własna. I mam lodóweczkę, i mam napój, i mam, słuchajcie, fajny tutaj wisiorek z Genoa Bridge, także ekstra super i miodzio. Ale kulka wodna, silnik w tej ciężarówce, to jest tragiczne. Tak cisnąć i nie mogę do stówki dojść. A nie zdejmuję, że tak powiem, palca ze strzałki. To spania jeszcze 3 godziny. To nie będziemy tutaj wstawać, słuchajcie. Ale myślę, że na następnej stacji albo na następnym parkingu już staniemy. Dobrze, to nie ma fotoradaru. Bym zapłacił majątek. Jedź prosto. Żałuję troszkę tego, że będę zaraz stawał i spał, bo jednak jest dzień, a te widoczki są naprawdę fajne. No ale nie mogę sobie pozwolić na to, żeby potem paść i dostawać mandaty za jazdę pod wpływem senności, a propos ziewania. No, szmaga klimatyczna dygoszka polna. Taka jak na wsi. Świetnie, te popękane drogi im super wyszło. O, mamy miejsce do spania. I stację benzynową. Skręć w prawo. Takie mam szczęście, że sobie nie uszkodziłem tego pojazdu, no. Mówiłem, że muszę trzymać to lusterka, ja je wyłączyłem, bo ładniej wygląda. Dobra, słuchajcie, wstaję. Czy nie wstaję? Chodźcie, zobaczmy jedną rzecz. Zobaczmy jedną rzecz, jak daleko mam kolejny spanie, bo może nie muszę spać. Może zaraz będzie następne. Potem jest autostrada. A kolejne spanie. Od tego spania ile minęło? 10. Nie, dobra. Wiecie co, boję się, że
mi nie starczy czasu i potem będą mandaty. Idę spać teraz. Mimo, że jeszcze jest mega wcześnie. Tamtego powinienem dojechać za godzinę, w teorii za 3 godziny. Za 3 godziny? Dobra, jadę dalej. Staniemy, słuchajcie, po drugiej stronie granicy. Damy radę. Tylko trzeba, mówiąc kolokwialnie, zapintalać. Co się może stać? Ale tutaj widać już lepszy asfalt, troszkę szersze drogi, większy ruch, bo dojeżdżamy do granicy, dużo jedzie ciężarówek. Zobaczymy, jak to będzie. I ta granica właśnie bułgarsko-rumuńska jest świetna. Wszyscy jadą grzecznie 60. Co się z wami dzieje, ludzie? Blokują ruch, nie? No tak, przecież Rumunia jest w Unii Europejskiej. Ten ciężarówkowy jedzie chociaż 60 na godzinę, a tamci to 50 chyba. I pociągi ciągle. Co wy robicie, ludzie? Tu się chyba jedzie, nie wiem, w sumie teraz pojedziemy za nimi. W sumie to nie wiem, który będzie pierwszy. Ten jest wolny jak żółw. No jedźcie, panecku. Były 3 godziny, teraz patrzę, stoję w miejscu, zrobiła się godzina. Świetnie. Dostanę mandat za to, że tutaj się zatrzymałem, albo że się nie zatrzymałem, to się popnę. Tępym nożem. Dawaj!
No i teraz trzeba się rozbujać i jechać. Bo musimy złapać ten punkt spania. Bo już mi wyskoczyło zmęczenie. Gdzieś było za tym zakrętem. Tutaj w tej Rumunii dopiero rumuńsko jest, że tak powiem. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Idziemy skrótem. Przestańcie, ja tu jadę. No cóż, dobrze, tutaj nie ma starci, bym je skrzyczała. Do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Godzinka. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się lewej strony, a następnie. Taka ulica jak Dama Krzałkowska. Skręć w lewo. Czerwone. Stoję na światło, ale trudno. Panie, nie mogę czekać. Ruszcie się. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Zobaczmy mapę. To może tutaj prosto podjechać. Daleko jest to spanie? Czy niedaleko? Niedaleko. Tu już wyjedziemy na prostą. Dobra. Godzina, dobrze, powinno być ok. Skręć w lewo. Też te krawężniki wystające, nie, nic nie myślą. O nas, biednych kierowcach tirów. Się udało. Dobra, teraz śmigamy na maksa. Ciemno się już robi. Pokazało się czerwone łóżeczko, czyli poniżej godziny. Wielki pozytyw jest taki, że wyjechaliśmy właśnie.
będziemy mogli jechać szybciej. Nie zważamy już na ograniczenia prędkości teraz. Trzeba jechać. Tak, tylko ten rąd mnie martwi. Czy ten zakręt taki ostry? Serpentyna i wiraży, tak? Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Miałem taką pokusę, żeby ściąć, ale znając życie, bym dostał mandat 100 euro. Albo 500, że jazdy pod prąd. A tu już mamy na horyzoncie stację. O, jak świetnie. O, jak świetnie. I teraz pewnie za 100 punktów, czym się powinienem się przewinąć do rana, więc super. Ale czy zejdzie kredyt? Ja teraz, szczerze powiedziawszy, nie wiem, o który kredyt schodzi. Schodzi o różnych porach dnia i nocy. Zatankujemy, słuchajcie. Już tutaj jestem. Potrzeba. Nie mam tak, wcale tak dużo paliwa. Tak, wiem, że kasy trochę szkoda, ale... Nie wiem, co będzie później, więc lepiej, myślę, teraz się położyć spać. I zatankować. Dlaczego? Bo potem mogę mieć po nocy na przykład minus 25 tysięcy, więc wolę tak. Zrobili troszkę pracownicy. Wielki plus. Sprawdźmy jeszcze, czy obydwoje jadą teraz, czy mogę w najbliższym czasie oczekiwać od nich jakichś pieniążków. Tak, wszyscy jadą. Jakby utrzymali to, to jeszcze jakieś 4000. Powiedzmy, 4000, więc byłoby minus powiedzmy 6000. Plus moje 14, to jest plus 8. Plus 8 to byłoby już dobre, bo mamy kredyt 13, więc bylibyśmy tylko 5 tysięcy w plecy i to jest mój szczyt umiejętności matematycznych. Ale jakby tak się udało, to byłbym już szczęśliwy. Wiecie dlaczego? Bo jak dojadę i to się wszystko spełni, to będzie 8... 5. To jest szansa, że dzisiaj przed zmierzchem będę na plusie jeszcze po kredycie. I myślę, że z taką świadomością będę mógł spokojnie zasnąć. I nie będę się martwił i stresował. Jak uda mi się dobrze dojechać, nie uszkodzić, to powinienem wyjść w okolicach zera, może na lekkim plusie, zależy jakie wezmę traski. O to chodziło, to jest to. Oni jeszcze jakieś minus 4 to minus 5, plus 14 to powiedzmy 9 czy tam 8. Kredyt to minus 5.
tysięcy wyjdzie i będzie super. Zjedź z ronda. Jeszcze jakaś traska i będzie plus. Świetnie, świetnie. Tylko nie mogę sobie znowu ciężarówki uszkodzić za 30% na przykład. No ale myślę, że biorąc pod uwagę te 440 km, które zrobiłem, to jest szansa, że się nie rozbiję. Nieduża, ale jest. Tu trzeba się skupić, jak się gra. Nie jest to teraz najprzyjemniejsza trasa, te takie zakręty w tunelach, gdzie nie widać, czy coś nie jedzie z naprzeciwka, są bardzo ryzykowne. A jak widzicie, ja nie jadę przepisowo. Upiekło mi się teraz tą policją, miałem tylko 83 na godzinę. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, nie będę przyspieszał na razie, jestem w mieście. Jedź prosto. Dobrze, że zjechaliście. Cieszy mnie. I dojeżdżamy. No, trzymajcie kciuki, ale jest naprawdę dobrze. Uśmiech, oczy powinny mi się cieszyć i szklić radością i błyszczeć. Przygotuj się do skrętu w lewo. Bo odbijam się od dna. Skręć w lewo. Naprawdę już jestem na przedmieściach, widzę. Na przedmieściach tego miejsca skupu i to tak niestety chyba dobrze się nie zapowiada. Droga bardzo ciężka. Ale są te metalowe, kamienne słupki, które są ładne, więc szukając pozytywów, widoczki będą spoko. Nie są to drogi na ciężarówkę i 80 na godzinę, no ale dobra, jakoś sobie dam radę chyba. Jedź prosto. Proszę, abym przywalił.
To jest tylko jeden punkt. Ja tak, słuchajcie, myślę, że jak będę jechał, to po prostu wezmę z tego samego punktu ładunek. Żeby nie jeździć Bóg wie gdzie. Bo tu się może okazać, że będę miał do miejsca, wiecie, odbioru towaru 120 km, nie? Trochę jak Kraków się kojarzy, to miejsce. Ja się pamiętam ulicę, ale tam też tak jest, że macie tramwaj na środku drogi, kamienice po obu stronach. Przygotuj się do skrętu w lewo. To chyba stadion jeszcze, jakaś stara fabryka. Grube zakamarki. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Dojechaliśmy. I wyjdziemy na plus. Mogę iść spać. Mogę iść spać. Mam sumienie po prostu otwarte. Jestem szczęśliwy, jestem radosny. Kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Wszyscy jadą. No dobrze, dobrze, dobrze. Jest dobrze. Średni zysk to jest 16 tysięcy, więc w teorii powyżej kredytu. Niedużo, ale jeżeli powstrzymam się od wypadków, to powinno być dobrze. Powinno być dobrze, tylko muszę uważny być, muszę być skupiony i na pewno wszystko się uda. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.